Nie mam pojęcia, co za chory człowiek mógł stworzyć ten filmik. Chcę po prostu opowiedzieć ci o moich doświadczeniach z tym plikiem. To był normalny dzień. Wszystko było tak jak zwykle. Do czasu, aż natknąłem się na Rigby Avi. Należę do ludzi, którzy lubią tego typu tajemnicze pliki. Więc pobrałem ten filmik. Wszystko szło z górki, do czasu. Kiedy uruchomiłem filmik, pojawiło się kilka błędów, zanim pokaz rozpoczął się. Pomyślałem, że to trochę dziwne, ale założyłem, że to mój komputer, jak zwykle, ma jakieś problemy. Pokaz wkrótce rozpoczął się. Na początku pokazano Rigby z rozszerzonymi czarnymi oczyma. Wszystko było strasznie chaotyczne i czarno-białe, co było już niezwykle niepokojące. Rigby śpiewał piosenkę, którą użyli w odcinku This Is My Jam, ale jego śpiew był wolniejszy niż normalnie. Trwało to chwilę, zanim nastąpiło zbliżenie na pyszczek Rigby'ego. Potem pokazał się jakiś napis, być może po japońsku. Nie mogę powiedzieć, co było tam napisane, ale jestem przekonany, że było to coś chorego i strasznego. Po kilku dniach zacząłem mieć koszmary z Rigby'ego, powtarzającym te cholerne słowa cały czas. Nigdy więcej nie będę szukał jakichś schizowatych filmików w internecie. Ale czy na pewno?